W tym filmie poćwiczymy szacowanie wyniku dzielenia ułamków dziesiętnych. Na przykład oszacujmy, czyli podajmy przybliżony wynik takiego dzielenia 80 podzielone przez 1,94. Zatrzymajcie ten film i oszacujcie wynik, ile to się równa w przybliżeniu. Zanim przyjrzymy się odpowiedziom, spróbujmy oszacować to w pamięci. Na pewno dzielenie 80 przez 1,94 w pamięci nie jest jakieś super proste. Ale 1,94 to bardzo blisko dwójki. Możemy zatem powiedzieć, że to się równa w przybliżeniu 80 podzielone przez 2, bo 1,94 leży bardzo blisko liczby 2. 80 przez 2 jest łatwe do obliczenia, to się równa 40, czyli nasze pierwotne wyrażenie jest w przybliżeniu równe 40. Nie jest dokładnie równe 40, ale na pewno jest dosyć bliskie 40. W takim razie wybieramy odpowiedź drugą 40. Następny przykład. Jeszcze raz zatrzymajcie ten film i oszacujcie wynik. 209 podzielone przez 3. Ile to się w przybliżeniu równa? No to liczymy. Nie ma tu wyraźnie widocznych ułamków dziesiętnych. Chociaż jeżeli dokładnie wyznaczymy wynik tego dzielenia, to otrzymamy ułamek. Coś nam się tutaj pojawi po przecinku. Więc nie będziemy przybliżać części dziesiątych lub setnych do całości, do liczby całkowitej, tak jak w tym przykładzie, ale możemy na przykład każdą z tych liczb przybliżyć do całkowitej wielokrotności trójki. 3 oczywiście jest już wielokrotnością trójki, czy 209 leży blisko jakiejś całkowitej wielokrotności trójki, czy coś Wam się kojarzy? Może zauważyliście, że jeżeli będziemy po kolei wymieniać wielokrotności trójki, całkowite wielokrotności trójki, 3, 6, 9 i tak dalej, 3 razy 6 to 18, 3 razy 7 to 21, a 209 to bardzo blisko 210 i możemy zapisać, że to się równa w przybliżeniu 210 podzielone przez 3. Czy to wam już coś mówi? 210 to 10 razy 21, a 21 to 7 razy 3. Jeżeli 21 podzielone przez 3 równa się 7, to 210 podzielone przez 3 to 70. Jeszcze raz, 210 to bardzo blisko 209. Pamiętajcie, że szacujemy, dokładny wynik nas nie interesuje. I w takim razie 209 podzielone przez 3 w przybliżeniu równa się 70, czyli druga odpowiedź. I zróbmy jeszcze jeden przykład. Zatrzymajcie jeszcze raz ten film i znowu oszacujcie wynik 6,86 podzielone przez 1,12. Ile to się równa w przybliżeniu? No dobrze. To, co mnie przychodzi do głowy w tym przypadku, to zaokrąglenie do najbliższych liczb całkowitych. Zobaczmy, czy pomoże nam to w oszacowaniu wyniku tego dzielenia w pamięci. 6,86 to w przybliżeniu 7 do najbliższej liczby całkowitej, zaokrąglamy w tym przypadku w górę. A 1,12 możemy zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej, tym razem w dół do jedynki. I takie dzielenie na pewno jest dużo prostsze do wykonania w pamięci. To się równa 7 i zaznaczamy odpowiedź pierwszą 7. Pamiętajcie, że są to wyniki szacunkowe. W wyniku tego dzielenia nie otrzymamy na pewno dokładnie 7, ale na pewno dokładny wynik leży zdecydowanie bliżej liczby 7 niż 70. A tym bardziej bliżej niż 700 czy 7 tysięcy.